Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym odcinku z gry Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj położę... Dzisiejszy film jest troszeczkę nietypowy w porównaniu do poprzednich filmów z Dokkana, ze względu na to, że nie jest to ani film z Chain Battle, ani z jakiegoś eventu, ani nawet z Virtual Dokkan Ultimate Clash'a, chyba dobrze rozszyfrowałem ten skrót. Dzisiaj przyjrzymy się nowemu update'owi, który miał premierę dosłownie pół godziny temu na globalnej wersji i jest to update, jeden z update'ów przynajmniej, na który bardzo czekałem, ze względu na to, że jest to update, w którym będziemy mogli zobaczyć nasz własny poziom mocy. Tak, będziemy mogli zobaczyć, już w zasadzie możemy zobaczyć nasz własny poziom mocy naszego konta. I żeby w tym filmie było troszeczkę więcej pikanterii, ja swojego poziomu mocy jeszcze nie znam. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zerknijmy sobie tutaj w newsy, ponieważ wszystko najpierw chciałbym wam opowiedzieć. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ten update, tak jak powiedziałem, bierze wiele danych z naszego konta i przelicza je i na tej podstawie określa poziom mocy naszego konta. Jak widzicie tutaj niżej na tej grafice, nasz poziom mocy jest oczywiście wartością liczbową i na tę wartość składają się 4 składowe. Suma ilości oczek odblokowanych pośród wszystkich postaci w systemie ukrytego potencjału, czyli jak na przykład macie postać na 0% i zrainbowujecie ją na 100%, tam nie wiem ile jest, 100, powiedzmy, że 150 oczek, może być 200, nie pamiętam dokładnie ile tam jest, to dajmy na to, za te 150 oczek dostajecie 150 punktów, ponieważ jedno oczko równa się 1 punkt. Najbardziej opłacalnym sposobem na podnoszenie wartości swojego konta jest farmienie link skilli, czyli każda postać oczywiście ma swoje linki, je od jakiegoś czasu można levelować i każdy link skill na 10, czyli na maksymalnym poziomie, podnosi poziom naszego konta, ten nasz power level o 1000 punktów. Ja już od jakiegoś czasu właśnie czekałem na ten update, ze względu na to troszeczkę polewelowałem linki moich kart, zresztą pokazywałem wam to też na jednym z poprzednich streamów z Dokkana. Jeśli dobrze kojarzę, to wszystkich link skilli, nie mówię o postaciach na maksymalnych link skillach, tylko link skilli na 10 poziomie mam koło 150-160, więc mnożąc to razy 1000 otrzymujemy 160 mniej więcej tysięcy do tego mojego poziomu mocy, także podejrzewam, że mój poziom mocy, zresztą może do tego zaraz przejdę. Następnym czynnikiem, który dodaje się do naszego konta, są wszystkie eventy, wszystkie stage, które zrobiliście, a konkretniej mówiąc każda trudność, czyli na przykład jeśli weźmiemy sobie przykładowego questa, który ma trudność normalną, hard i z-hard i zrobicie każdą z tych trzech trudności, to za każdą dostajecie 10 punktów. No tutaj też można trochę punktów zyskać, ze względu na to, że questów jest bardzo dużo. Nie wiem, czy to też bierze pod uwagę eventy, na przykład story eventy, albo Extreme Z Battle, albo nie wiem, Prime Battle, albo wszystko inne, co nie jest questami, ale tak czy inaczej, no 10 punktów za jedną trudność, kiedy w jednym stage'u zazwyczaj są 3 trudności, a tych stage'ów w questach jest bardzo dużo, także tutaj też myślę, że jeśli ktoś zrobił wszystkie questy, to jego poziom mocy poleci do góry. No i ostatnim czynnikiem, dosyć mocno podnoszącym nasz power level, jest ilość zdokanowanych postaci, czyli mamy kartę, jeśli zdokanujemy ją do następnej wersji przez Dokkan medale, dostajemy 100 punktów. Ciekawe, czyli na przykład tak są legendarki, które mają 3 wersje, SSR, UR i legendarkę, to czy przez to, że z Dokkan awakenowaliśmy je 2 razy, to dostajemy 200 punktów. Myślę, że może tak to działać. Tak czy inaczej, ja sobie po cichu liczę, że mój poziom będzie przekraczał 1 000 000, aczkolwiek jestem na 90% pewien, że tego mi się nie uda zrobić. Najmniejsza liczba w zasadzie, jakiej się spodziewam, jeśli chodzi o mój power level, to jest 300 000. A tak realistycznie, to myślę, że może być koło 0,5 miliona. Tak stawiam na mój power level. Myślę, że mój power level mojego konta będzie koło 0,5 miliona. Jak ten update wyszedł na japońskiej wersji, to oglądałem sobie kilka filmów u innych zagranicznych youtuberów z ciekawości, po prostu żeby zobaczyć, jaki oni mają power level, więc też biorąc pod uwagę, że niektórzy tam wydają naprawdę duże pieniądze, to myślę, że to 0,5 miliona moje jest dosyć bezpieczną granicą. Ale to nie jest wszystko odnośnie tego nowego update'u, ponieważ jeszcze w tej zakładce mój profil, swoją drogą to jest bardzo fajne, że mamy coś takiego własnego, że każdy gracz może zobaczyć swój własny postęp i nie ma takiego poczucia, że grasz w tę grę tylko po to, żeby zbierać DS-y, żeby potem 15 czy 20 minut spędzić na samonowaniu i znowu parę miesięcy poszczenia. Tylko jest coś, co faktycznie, że tak powiem, odróżnia mnie jako indywidualnego gracza od innych graczy. Ta pikselowa postać oznacza nasz progres w trakcie miesiąca. Nie wiem, na jakiej podstawie ona będzie tutaj ewoluowała, ponieważ jest to malutki Goku, który z czasem będzie... Widzę, że program spłatał mi figle i troszeczkę popsuł rozdzielczość, także pokazuję wam tę tabelkę jeszcze raz. Jestem jeszcze troszeczkę otumaniony po tej chorobie. Jeśli mogę zrzucić winę na to. Mamy tutaj też tę pikselową postać, która będzie ewoluować w trakcie miesiąca i rzecz, o której nie wiedziałem w sumie, ona się resetuje z każdym miesiącem. Ta postać będzie ewoluować. Na początku mamy małego Goku, który jest przed swoją chatką, to jest oczywiście jego... awatar z samego początku w historii Dragon Balla, także widać tutaj po tych konturach, że jeszcze jest Goku małpa, Goku lecący na Kinto, Goku biegnący z mlekiem, także podejrzewam, że po prostu robienie eventów i logowanie się będzie sprawiało, że ten Goku będzie rósł w siłę, ale z każdym miesiącem będzie się resetował. To jest opcja, która jeszcze nie jest dostępna, tu jest też to na dole napisane, a mianowicie taka podstrona, na której będziemy mogli zobaczyć, ile razy użyliśmy konkretnej postaci i w jakich eventach, czyli na przykład, czy używaliśmy jej najczęściej w eventach story, czy Dokkan eventach, czy w jakichś innych, ale póki co, tak jak powiedziałem, jeszcze to nie jest dostępne. Kilka dodatkowych rzeczy, które są powiedzmy takimi zmianami poprawiającymi jakość życia, jakość gry, czyli opcja wyszukiwania postaci poprzez stopień ich obudzenia. Została również zwiększona ilość slotów na postacie, także myślę, że nie będę już dłużej trzymał was i samego siebie w niepewności, tylko przejdę sobie do tego mojego profilu i zobaczę, jaki jest mój power level. Stawiam na 500 000, myślę, że może być mniej. Uwaga! 371 000. Tak! Na początku myślałem, że mój power level to będzie właśnie 300 000, myślałem, że może dojść do 400. Kurde, ja nie wiem, co musiałem robić, żeby osiągnąć ten 1 000 000, no zobaczcie. Pokażę wam tutaj moje karty, które są na 10 levelu linków. To są wszystkie karty, które mam na 10 levelu linków. Oczywiście niektóre mają więcej niż 7 linków, chociażby ten Gohan, prawda? Chociaż on nie. Chociażby ten Vegito, prawda? Ma 7 linków, ale po transformacji dostaje 2 linki nowe, Super Saiyan i Kamehameha, więc tak naprawdę ta postać ma 9 linków w sumie, które można zlewelować do 10 poziomu. To są karty, które mam na 100%, tu są karty, które mam w trakcie robienia, także tak jak powiedziałem, jest ich koło 150 linków na 10 poziomie. 371 867. Jaka postać w Dragon Ballu miała mniej więcej tyle? Gdzieś mniej więcej jestem w okolicach wczesnej wersji Goku z sagi Namek z Dragon Balla Z. Freeza w pierwszej formie miał 530 000, więc... O, jest tutaj napisane, okej, zobaczcie. Prawie 124 000 oczek, za to dostałem właśnie tyle punktów, no ze względu na to, że jedno oczko to jeden punkt. 158 link skilli na maksymalnym poziomie, czyli 158 000 dostałem za to. 2629 wyczyszczonych stage'ów, także za to było chyba 10 za każdy punkt, czyli za to dostałem 26 000. Tutaj chyba można sobie, proszę Państwa, ustawić ulubioną postać, która będzie pokazywana jako taki nasz awatar na profilu, prawda? Tak mi się wydaje, że tak to wygląda, okej. Tutaj można sobie praktycznie ustawić wszystko, okej. Czyli jakbym sobie na przykład ustawił Ciaotsu, aha, to jest po prostu jakby nasze zdjęcie profilowe, które jest naszą ulubioną postacią, fajnie. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj bardzo dużo tytułów, ze względu na to, że za robienie eventów Extreme Z Battle i questów każdy z nas może dostać tytuły i one są potem, z tego co kojarzę, wyświetlane w liczbie, znaczy na liście przyjaciół. O, zobaczcie, patrzę na was i już widzę, że niektórzy sobie ustawili Ruler of the Universe and the Warrior Race, Legend of the Super Saiyan, Unearthly Key, Powerful Potara Fusion Fighter. To są tytuły, które brzmią tak samo jak nazwy Dokkan Eventów, bo kojarzę, że jeden był związany z Keflą, ale z tego co kojarzę, to jest jeszcze możliwość dostania tytułu za zrobienie, o właśnie, za zrobienie EZA na 50 poziomie i na 77, czyli tutaj mamy za zrobienie 30 poziomu, ale jak zrobimy te dalsze EZA na wyższych poziomach, to dostaniemy jakby inny kolor. Z tego co widać, zobaczcie, tutaj jest brązowa ramka. Ja mogę wam pokazać to na przykładzie Broliego, bo na pewno z Brolim będę mógł mieć wszystkie, tak. W Broli zrobiłem dużo tych stage'ów, także tutaj na pewno mam wszystko odblokowane. Brązowy, srebrny i złoty tytuł. Saiyan Outcast, to jest tytuł tego EZA, także naprawdę te tytuły nie są jakimiś wielkimi odkryciami, tylko brzmią tak samo jak nazwa tego stage'u. Nie wiem, jaki to sobie tutaj ustawię. Raczej ustawiłbym sobie jakieś krótki, ze względu na to, że one są niektóre takie długie i słabo widoczne. I poza tym też mi się jakoś nie bardzo podobają te brązowe. A dlaczego nie mam tutaj tego odblokowanego? Przecież mam... zrobione to na wszystkich trudnościach, czy nie? Przecież mam to zrobione, już dawno to zrobiłem na wszystkich trudnościach, to jest jeden z podstawowych eventów, tutaj jest jakiś bug z tego co widzę. No ale dobrze, nieważne. Co z tego, że coś jest innego napisanego, skoro on jest brązowy, prawda? Musi być jakiś ładny. Z tego co kojarzę, to tutaj też mam... O, proszę bardzo, zrobione sobie na złoto, także jeśli sobie miałbym ustawić jakiś, to już bym sobie ustawiał złoty. Tutaj są też wszystkie brązowe, które w zasadzie brzmią tak samo jak nazwy tych stref w questach, więc podejrzewam, że dużo osób raczej nie będzie zwracało na to jakiejś wielkiej uwagi ze względu na to, że tak naprawdę widać to tylko wśród przyjaciół, ewentualnie jeśli widzicie moją postać gdzieś jako gościa w Chain Battle, w sensie nie macie mnie w liście przyjaciół, tylko macie mnie na liście gości, no to wtedy też to będzie się wyświetlać, no ale jest to zmiana czysto kosmetyczna, tak jak w sumie cała ta zakładka profilowa, aczkolwiek jestem ciekaw waszego poziomu mocy, możecie mi się pochwalić w komentarzach, możemy porównać, kto ma większy poziom mocy, ja mam 371 000. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się, tak jak powiedziałem, tego mniej więcej wyniku, ale miałem nadzieję, że z tych stage'ów i z tych Dokkan Awakened postaci będzie trochę więcej punktów i myślałem, że może dobiję do tego 500 000. Ale uważam, że nie jest źle. Na pewno jak sobie troszeczkę poleweluję jeszcze linki, każdy link to jest 1000 punktów, także w sumie to trochę ten grind będzie zajmował, bo tak jak mówię, no nie jest to najprzyjemniejsza rzecz grindować te link skille na 10. poziom, ale jeśli miałbym wam doradzić, to ja to robię, proszę państwa, na poziomie 23.8 manualnie, ponieważ są poziomy, gdzie można zrobić to szybciej i nie musicie chodzić po mapie manualnie, tylko włączacie tryb automatyczny, oczywiście, który jest błogosławieństwem w Dokkanie i do tego trybu albo bym wam polecił stage 15.2, czyli Lost Warrior, ewentualnie poleciłbym wam stage 7.10. Na 7.10, ewentualnie na 15.2 możecie używać automatycznego trybu, na 15.2 też możecie manualnego, bo tam jest mała mapka i często też można jeszcze samemu na dodatkowe walki trafić, ale ja używam 23.8 ze względu na to, że lubię, jak mi się szybko zużywa stamina, tam jest największa szansa procentowa z tego, co kojarzę, na wylewelowanie link skilla, a ilość staminy tak naprawdę nie wpływa bezpośrednio na to, że szansa jest wyższa na wylewelowanie skilla, czyli im więcej staminy, tym nie jest wyższa szansa na levelowanie linka, tylko jakby kość jest rzucana 2 razy, wiecie o co chodzi, jakbyście zrobili ten stage 2 razy, więc macie powiedzmy te 1,5% szansy na wylewelowanie linka od 9 do 10 i jeśli wam się nie uda, ale robicie powiedzmy z tym boostem, który sprawia, że zużywacie 2 razy więcej staminy, to ta szansa jest drugi raz jakby wykorzystywana, rozumiecie o co chodzi. Stąd bierze się właśnie ta większa szansa. Dlatego ja sobie lubię robić to na tym stage'u ze względu na to, że włączam sobie praktycznie automatyczną walkę i samemu sobie manualnie tam raz na jakiś czas, jak zerknę na telefon, że już walka została zakończona, to przejdę na pole, gdzie jest Cyberman, żeby tę walkę uaktywnić, ale ze względu na to, że tak naprawdę ten stage jest dosyć drogi, bo kosztuje 23 staminy z boostem 46, bo razy 2 i użyjecie go 3 razy, 46, 46, 46, to ta stamina znika w szybkim czasie i tak naprawdę zrobienie tego 3 razy nie jest jakimś wielkim wysiłkiem, wolę zrobić 3 duże rany niż się bawić w te automatyczne, okej, tutaj się nic nie udało, ale wiecie o co chodzi, niż się bawić w te automatyczne bitwy, które kosztują mało i jest ich dużo, zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że zauważyłem, że na tych stage'ach 7, 10 i 15.2 bardzo rzadko mi wchodzą linki. Może jak postać ma niższe poziomy, na przykład tam 2., 3, to jest wyższa szansa na to, że wskoczy na ten 4. czy 5. Ale jak już macie postacie na 8. poziomie albo na 9, to nie wiem, kiedy ostatni raz udało mi się wbić link level z 9 na 10 na poziomie 15.2. Dla mnie personalnie najlepszym stage'em do levelowania linków był ten, w którym gram teraz, czyli 23.8. Oczywiście dużo walk jest bez levelowania linków, jakby chociażby teraz te 2. Oczywiście zdarza się czasem tak, że przejdę przez cały stage i nie wyleweluje mi się żaden link, ale powiedzmy przymykam na to oko też ze względu na to, że te karty, które już tutaj mam, raczej mają linki powyżej, no grubo powyżej 5. levela, tam większość ma już 9., 8, także szansa na to, tak jak powiedziałem, jest mniej więcej 1,5%. Zobaczmy, czy tutaj się coś uda. O, proszę bardzo, z 7. na 8. Bardzo mi się to podoba, także ja już jestem zadowolony, jak już jeden link wleci, ja już jestem zadowolony z takiego podejścia. Powiedzcie mi może w komentarzach jeszcze, oprócz swojego poziomu mocy, na jaki baner zbieracie? Ja wam od razu powiem, jeśli odpowiecie mi, że zbieracie na 7. rocznicę, to ja wam powiem, że bardzo dobrze robicie. Jeśli powiecie mi, że zbieracie na Goku Super Saiyana 3 z Majin Busagi, ewentualnie na Kid Buu, bo te 2 karty wejdą w jednym momencie, to jeszcze jestem wam w stanie przyznać rację, bo Goku jest najlepiej bijącą kartą, nie będącą legendarką w grze. Mówię o Goku fizycznym z Majin Busagi, Super Saiyanie 3. Jeśli Proszę bardzo, patrzcie co się dzieje. Z 8 na 9 Gohanek. Tutaj też trzeba mieć trochę szczęścia, żeby mieć te liczby dobre, żeby faktycznie stawać na te walki, bo w stage'ach, o których wam wcześniej powiedziałem, 7, 10 i 15-2, to tam są znaki stop, więc tak naprawdę jeśli przejdziecie, jeśli wkroczycie na to pole, to znak stop was zatrzymuje i walczycie automatycznie. Więc tak naprawdę nie musicie się tam w większości przypadków przejmować tymi liczbami, które tutaj wam się gra jakby losowo wam daje. Jeśli chodzi o te liczby, no widzicie na przykład, że teraz muszę przeskoczyć 2 Cybermenów i muszę przeskoczyć też kolejnego, ale za to sobie wejdę na Pilafa. Włączę już sobie automatyczną mapę, bo już tutaj nic nie będzie do manualnego robienia. Wracając do tematu samonów. Zastanawiam się nad tym, czy nie rzucić trochę DS-ów na tego Goku SSJ3, ze względu na to, że jest to naprawdę potężna karta, przewodzi bardzo fajnej kategorii. Kid Buu też jest mega fajny i przede wszystkim przydałby się komuś, kto nie ma dobrych kart Extreme. Tutaj na Pilafie rzadko wchodzi i na Lunch, ze względu na to, że nie wiem, czy tak dalej jest, czy to jest plotka, czy to jest mit, ale im więcej przeciwników w danej walce, tym większa jest szansa na to, że Link Level wskoczy. Czyli na przykład jak w walce macie 5 Saibamanów i 5 pokonacie oczywiście, to jest większa szansa na to, że wam Link Level wskoczy, niż jakbyście mieli jednego Saibamana. Więc Pilaf i Lunch jako przeciwnicy, albo Turles, którzy są tylko w pojedynkę, dają mniejszą szansę na to, że ten Link wskoczy. To jest, nie wiem czy to jest potwierdzone, możecie to sobie sami zweryfikować, ale stage, który zrobiłem teraz, sprawił, że 2 linki poszły do góry, u Gohana i u Ultra Instinct Omen Goku, także jestem zadowolony, ale jeszcze mam kilka tematów do poruszenia, także może sobie zrobię to jeszcze raz. Sprawa tutaj wygląda tak, że u tego Gohanka linki mam na takim poziomie 4 na 9, 2 na 7 i 1 na 6, po transformacji 8, 8 i 7. U tego Goku jest już praktycznie wszystko wyżej niż 6. Jeden link jest na 6 poziomie, a reszta jest wyżej, w tym 2 na 10. U tego Goku jest wszystko na 7 albo wyżej. U tego Goku praktycznie... O, tutaj też mi wskoczyło, powiedzmy pod moją nieuwagę, bo też czasem po prostu gram, ale nie patrzę, czy mi link wskakuje. Ten był na 8 z tego, co pamiętam, także u tego Goku brakuje mi już tylko 2, u tego Vegety brakuje mi już tylko 1 i u tego Cella również brakuje mi już tylko 1, bo po transformacji też mam Revival zlevelowane. Także jeśli wpadłby level do Super Vegety albo do Cella, to byłbym bardzo zadowolony, bo mógłbym wrzucić na jego miejsce, na ich miejsce jakąś inną kartę. I tutaj zobaczcie, jakie mam szczęście. 4, zaraz będę mógł użyć 2, także 2 walki już na pewno mam zarezerwowane, ale wracając sobie do banerów. Goku i Buu są kartami, które trochę kuszą, ze względu na to, że są naprawdę bardzo dobre i tak jak powiedziałem, Goku obecnie jest kartą, która bije najwięcej, nie będąc legendarką, ale no proszę was, 7. rocznica i banery, które wyjdą na 7. rocznicę i przede wszystkim karty, które wyjdą na 7. rocznicę, mówię teraz o God Goku i Vegecie i o Super Saiyan 4 Gogecie, to są karty, które w ogóle zniszczyły sufit i postawiły swoją poprzeczkę 2 razy wyżej. No nie wiem, co tam palili w tym Akatsuki, jak projektowali te karty, ale są one zdecydowanie zbyt mocne. Zresztą rozmawialiśmy sobie o tym na streamie z Dokkana. Jeśli chodzi o streamy z Dokkana, to nie wiem, czy będę robił często takie streamy, jak ostatnio robiłem, bo ostatnio był streamek, uwaga, uwaga, proszę bardzo, 6, 7 i już go... O! Patrzcie, co się dzieje. 2 link skille w jednej walce, w pierwszej walce, także nie wiem. Kto mi jeszcze nie wierzy, że ten stage jest dobry do levelowania linków? Kto mi jeszcze nie wierzy? Po prostu uwierzcie, po prostu zobaczcie, otwórzcie oczy. To jest oczywiście wszystko losowa szansa, także nie musicie mieć takiego szczęścia jak ja, ale sami ocencie. Oczywiście jeśli chodzi o celebrację na globalnej wersji przed rocznicą, to będziemy jeszcze mieli Saiyan Day, będziemy jeszcze mieli Golden Week. Zazwyczaj na Saiyan Day tutaj już nic nie było niestety, ale przynajmniej mam możliwość zawalczenia sobie w tym miejscu i jeszcze zbiorę sobie niesamowitego klejnota. Zazwyczaj podczas Saiyan Day wychodzi karta, która jest Global Firstem, czyli na początku ma premierę na globalnej wersji gry, dopiero potem wchodzi na Japonię, co jest wielką rzadkością ze względu na to, że japońska wersja jest z przodu i to, co jest na Japonii, to dopiero potem my dostajemy na globalu, ale jest duża szansa na to, że podczas Saiyan Day global dostanie pierwszą kartę, która będzie 200% liderem, ze względu na to, że jeśli dobrze kojarzycie, na 7. rocznicę na Japonii te karty, o których powiedziałem, czyli Goku i Vegeta God i Super Saiyan 4 mają liderki 200% dla konkretnych kategorii, bo tak naprawdę mają 170, ale dodatkowe 30, jeśli karta jest jeszcze w drugiej kategorii. Czyli przykładowo 170 dla wszystkich wojowników fuzji, ale 200, jeśli ten wojownik fuzji jest jeszcze w kategorii Kamehameha, czyli Vegito, Gogeta. No i jest szansa na to, że nowa karta, która wyjdzie na globalu, też będzie jakąś nową kartą, która będzie przewodniczyć jakimś dwóm kategoriom tak naprawdę z liderem 200%. Więc jeśli okazałoby się, że jest to jakaś kompletnie chora karta, która niszczy grę i podejrzewam, że nie będzie przez długi czas też dostępna później na globalu po swojej premierze, to wziąłbym pod uwagę, czy na niej nie zostawić trochę kamieni. Aczkolwiek każdy ma swoje własne sumienie, każdy swoją własną sytuację musi ocenić sam, ze względu na to, że na przykład gdyby teraz pokazała się karta, która byłaby liderem Pure Saiyans, jest jakimś Vegetą na przykład albo Goku i generalnie jest w wielu kategoriach, w których już jest dużo dobrych kart, ja bym na przykład nie samonował, bo kategoria Pure Saiyans czy Kamehameha czy Goku Family jest bardzo, bardzo pełna, więc tak naprawdę no nie potrzebowałbym tam dodatkowej karty, ale gdyby się okazało, że na przykład weszłaby dodatkowa karta jakaś mocna, przewodnicząca kategorii Siblings Bond, czyli więź bliźniaków. To jest kategoria, której przewodniczy Gohan i Goten. Gobrosy tak zwani. To jest dosyć stara karta, a ze względu na to, że ostatnio wyszło SBR, czyli Super Battle Road, trudny stage, w którym trzeba użyć kart z tej kategorii, a ja z tej kategorii nie mam aż tak dobrych kart. Patrzcie, jak mam tutaj szczęście. 2 plus 1, wszystko się tu układa po mojej myśli. Tylko żeby jeszcze linki wchodziły. A ja z tej kategorii Siblings Bond nie mam zbyt wielu dobrych kart. W sensie mam dobre karty, ale nie jestem w stanie aż tak płynnie zrobić tego SBR-a. To ja bym już się bardziej zastanawiał. Dlatego mówię, każdy ma własne sumienie, ale myślę, że nigdy nie popełnicie błędu, jeśli będziecie zbierać na rocznicę, zwłaszcza na 7. rocznicę. Także jak widzieliście, ja jestem w trakcie zbierania, mam ponad 1000 DS-ów, mam zamiar dobić do 2000 na rocznicę, która będzie na przełomie czerwca i lipca, bardziej lipiec, bardziej początek lipca i cały lipiec i jeszcze część sierpnia. Także kto jeszcze nie wie, to już wiecie. Na pewno też będziecie się spodziewać wielkiego streama u mnie na kanale, największego w historii, jeśli chodzi o samony. No coś tutaj niestety nie wchodzą te linki w tym podejściu, ale taki jest właśnie urok tego stage'a. Czasem wejdzie, czasem nie, chociaż w pierwszej walce już weszły 2, także jestem zadowolony. Swoją drogą odnośnie oszczędzania DS-ów i zachowywania ich na jakąś większą okazję albo po prostu dużą celebrację, jestem ciekaw tego, czy jesteście takim typem gracza, który potrafi zachowywać DS-y i potrafi się wstrzymywać, jak widzi nowy baner, czy zawsze jak jest nowy baner, to samonujecie, mimo tego, że na przykład macie 25 DS-ów i jest samon za 25 DS-ów, ten zniżkowy chociażby z Trunksem, teraz pierwsza tura była za 25, to zostawiacie te wszystkie swoje DS-y i macie nadzieję, że coś tam traficie, bo ja na przykład umiem oszczędzać, zresztą widzicie to i wiele razy oszczędzałem na jakieś duże celebracje, ale często jest tak, że coś tak we mnie pęka i myślę sobie, dobra, rzucę tego jednego multisamona, może się coś uda trafić, zwłaszcza na jakichś lepszych banerach, bo często się zdarzają banery z kartami, które są dla mnie bardziej wartościowe niż reszta. Tutaj sobie już wskoczymy na ten lunch. Jeśli chodzi o tego Trunksa, to nie zrobiłem żadnego samonka. Mogę wam pokazać nawet, że mam jeszcze tę pierwszą zniżkę za 25 DS-ów dostępną i nie będę tego robił ze względu na to, że ten baner jest po prostu dla mnie bardzo mało wartościowy. Karta Trunksa nie jest zła, aczkolwiek nie urywa mi dupy. Zrobiłem sobie post, jeśli chodzi o samony i będziemy prawdopodobnie ten post trzymać do 7. rocznicy albo do jakiejś super okazji. Nie wiem, jak się okaże na przykład, że są jakieś zniżki na tym banerze z Goku, z Busagi, no to może się zastanowię, ale wtedy prawdopodobnie albo zrobię małego streamka, albo film. Tak czy inaczej, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. O, mamy tutaj przyjaciela, który ma tytuł Fusion Reborn. Wielkie dzięki za dotrwanie do tego momentu, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o tym, żeby napisać w komentarzu, jaki macie power level na waszym koncie, na co zbieracie i porównamy swoje poziomy mocy. Także to by było na tyle. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić, a nie chcecie przegapić tego streama, który będzie no za praktycznie 4 miesiące, ale już warto teraz na niego czekać. Także nie przedłużam, miłego dnia, trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana.